Brakuje takich ludzi. Takich ludzi z pomysłami, którzy się potrafią zaangażować. Widać człowiek wysokiej kultury osobistej, z dobrymi pomysłami. Naprawdę tylko pozazdrościć, że mamy takich ludzi w gminie. Rozwój techniki, technologii idzie do przodu i gmina również musi iść do przodu. To wcale nie znaczy, że jakoś tam odstaje, prawda? No bo co trzeba przyznać, że przez te ostatnie lata naprawdę bardzo dużo zostało zrobione. Jednakże ten postęp technologiczny tak szybko następuje, że trzeba świeżym umysłem na to patrzeć i bardziej zdecydowanie. Grzesia znam mniej więcej chyba 12 lat. Poznaliśmy się jak w Radzie Gminy, jak zacząłem być radnym. To było około 12 lat temu, czyli 3 kadencje. Wtedy mi zaimponował. Ja byłem młody, on był młody. Był bardzo stanowczy. O ile dobrze pamiętam, był wtedy w zarządzie gminy. Człowiek z otwartym umysłem, który nie ucieka od problemów, a umie je rozwiązać. Później jak skończył kadencję i startował do Rady Powiatu, no to szczerze mu kibicowałem.